Na dzień dobry. Dzisiaj pierwszy dzień świąt. Chciałbym powiedzieć o ostatniej relacji dotyczącej narodzenia Pana Jezusa. I to jest relacja z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału. Relacja, którą się bardzo często nazywa relacją kosmiczną. Dlatego, że faktycznie jakby ta perspektywa, która jest przyjęta w Ewangelii Jana, wymyka się wszelkim takim, powiedzmy, stricte historycznym definicją, dlatego że ona nie jest w żaden sposób powiązana z tylko i wyłącznie historią ludzkości. Wymyka się historii ludzkości. Czy ta historia ludzkości gdzieś tam się pojawia, ale pojawia się w taki sposób bardzo ogólny, a przede wszystkim pojawia się jako pewien element, nie jako coś, co faktycznie nas jakby skupia naszą uwagę przede wszystkim, ale jako jeden z elementów tego, co się dzieje. Zwróćmy uwagę, że w Ewangelii Jana wszystko zaczyna się tak, jak zaczyna się w samym Starym Testamencie, od tego samego początku, czyli na początku było, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To jest to, ten początek Księgi Rodzaju. I oczywiście tutaj się pojawia na początku słowo, które też się pojawia w pierwszych trzech wersetach Pisma Świętego, ale ono właśnie pojawia się jako początek początku, można powiedzieć, albo nawet można powiedzieć jako pewna rzeczywistość, która się pojawia jeszcze wtedy, kiedy tego początku nie było. W pewnym sensie niektórzy mówią, nie znam się aż tak dobrze na grece, że ten aorys, który tutaj jest użyty, on pokazuje, że to jest pewna rzeczywistość uprzednia względem początku. Czyli to, co zastajemy na początku. Na początku było słowo. Ono jest po prostu tym, co już jest. Dlaczego ono jest tym, co już jest? No bo było u Boga. Albo było z Bogiem. Albo było zwrócone ku Bogu. To w różny sposób to można tłumaczyć. Ale generalnie idea jest taka, że przed początkiem rzeczywistości była wspólnota słowa i Boga. I w jakimś sensie to słowo było Bogiem, no w jaki sposób ono było tym Bogiem, to jest bardzo skomplikowane, no bo w tym sensie skomplikowane, że skoro było z Bogiem, to jak mogło być Bogiem? Musimy stworzyć jakąś klasę bycia Bogiem poza Bogiem. I tym Bogiem, chociaż tak samo boskim jak Bóg, o którym mówi ten fragment, jest również to słowo. I tu oczywiście spotykamy się z bóstwem Jezusa, słowa odwiecznego. Spotykamy się z koncepcją, może jeszcze nie Trójcy, bo Trójca łączy wiele innych wątków biblijnych, ale pojawia się właśnie współistotność, możemy powiedzieć, Ojca i Syna. To, że są sobie równi co do boskości i że są w tej ciągłym, jedni mówią tańcu, drudzy mówią perychorezie, po prostu we wspólnocie, w więzi odwiecznej. Ducha tutaj jeszcze nie ma, on się gdzieś tam pojawi później w Ewangelii Jana, ale się pojawia też z nimi jakoś w tym wszystkim. Chociaż on jest najbardziej tajemniczy, ale o tym dzisiaj akurat nie chcę mówić. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, czyli właśnie to, co mówiłem, że to, co powstało, jakby powstaje przez słowo, ono już jest uprzednio wobec samego początku. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Taki, można powiedzieć, ważny wątek w tym sensie, że to życie się tutaj pojawia jako pewna wartość, jako, można powiedzieć, pewna moc, pewna siła. Coś więcej niż tylko i wyłącznie jakaś biologiczny wymiar tego życia, ale życie samo w sobie, albo życie jako to, co jest cenne, wartościowe, szlachetne, piękne. I właśnie czymś takim jest to życie, które było w Słowie. To ono jakby sprawia, że ta rzeczywistość, o której zresztą polecam tutaj wątek, właśnie, czy ja mówię? Chyba o stworzeniu, kiedy mówiliśmy o pierwszych rozdziałach Pisma Świętego, że z tego pierwotnego toku w aboku, pierwotnego w sensie nie równo wiecznego z Bogiem, ale na samym początku stworzenie było takim bezkształtem, można powiedzieć, i bezładem. I to właśnie słowo porządkuje, słowo organizuje, słowo wypełnia, słowo sprawia, że to wszystko się zmienia i tu jest echo tego. W nim było życie, w tym słowie, a życie było światłością ludzi. Dalej może jeszcze, czyli jest życie i jest światłość. Druga cecha. Życie i światłość. I zwróćcie uwagę, że i życie, i światłość tak naprawdę znowu nas cały czas silnie trzyma z Księgą Rodzaju, z pierwszym rozdziałem, gdzie właśnie światłość jest pierwszym oddzieleniem ciemności od jasności.
jest samym początkiem, bez tego światła by nie było nic, co jest podstawowa przestrzeń, można powiedzieć tak naprawdę. Ale znowu tu jest w tym 5 wersecie ta światłość czym więcej, jest jakby światłością samą w sobie. To jest albo właśnie taką pierwotną światłością, tym co sprawia, że to co dobre jest możliwe i co się może stać. I przeskakuję od 6 do 13 wersetu i chciałbym teraz powiedzieć o 14 wersecie. Bo ten 14 werset właśnie wprowadza nas w święta. I czytamy, że słowo ciałem się stało. To słowo, o którym powiedziałem, to słowo, które właśnie tak w pełni żeśmy poznali w tych pierwszych wersetach, które było z Ojcem odwiecznie, ono stało się ciałem. I właśnie w tej kosmicznym wymiarze to jest chyba najważniejsza rzecz, że ten odwieczny byt, odwieczne słowo, odwieczny Syn, on właśnie stał się ciałem i zamieszkał pośród nas. Bądźmy za to wdzięczni, kiedy myślimy o Jezusie, kiedy myślimy o żłóbku, kiedy myślimy o tych świętach, to myślmy właśnie o tym, że to On, to odwieczne słowo, pełne światłości, pełne życia, o czym zresztą dalej mówi ten 14 werset, zamieszkało pośród nas. Jest dostępne przez wiarę, zaprasza nas do wieczności ze sobą i życzę nam wszystkim w te święta, żebyśmy byli wdzięczni i żebyśmy z wiarą i z ufnością odpowiadali na to zaproszenie, które samo odwieczne słowo do nas kieruje. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Dawaj nam się cieszyć w te święta z tego, że jesteś z nami i uwielbi się w naszych sercach właśnie w pokoju, w radości, w wdzięczności, które mamy dzięki Tobie. Z Bogiem i do zobaczenia.